Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o konflikt racji moralnych, w którym trzeba się odnieść do antygony Sofoklesa, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Moralnością nazywa się zasady, które określają, jakie postępowanie jest dobre, a jakie złe. Grecka mitologia próbowała udzielić odpowiedzi na pytania o podstawowe zasady etyki. Jednym z najczęściej powtarzających się konfliktów racji moralnych była zależność między prawem boskim i prawem ludzkim. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Problem ten pojawił się w antygonie Sofoklesa. Córka Edypa doskonale wiedziała, że żadne prawa wprowadzone przez człowieka nie mogą godzić w prawa boskie. Miała za nic zakaz Kreona, który sprzeciwiał się pochowaniu Polineikesa i jej brata, ponieważ uznawała wyższość prawa boskiego nad ludzkim. Uważała, że każdy człowiek powinien mieć godny pochówek niezależnie od jego win. Nie człowiek miał osądzać zmarłych, lecz bogowie. Z innego założenia wychodził władca Teb, który był przekonany, że tylko rządy twardej ręki pozwolą mu zaprowadzić porządek w mieście, które przeżywało trudne wydarzenia, na przykład bratobójczą walkę Eteoklesa i Polinej Kesa o władzę. Wbrew sprzeciwowi pospólstwa, Kreon skazał Antygonę na śmierć, a niedługo później dostał karę od losu za swoją pychę. Po popełnieniu samobójstwa przez Antygonę, śmierć poniósł Haimon, Syn Kreona, a ukochany Antygony, a następnie z rozpaczy życie odebrała sobie Eurydyka, żona władcy. Bogowie ukrali mężczyznę za zlekceważenie ich praw i próbę sprzeciwu wobec ich rozkazów. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, żeby był on funkcjonalny. Wyszość prawa boskiego nad ludzkim została ukazana wielokrotnie w greckiej mitologii. Kary spadały na ludzi za każdym razem, gdy próbowali oni złamać boskie nakazy. Tak stało się m.in. Syzyfem, sprytnym władcą, którego Przewinieniem było rozsiwanie plotek zasłyszanych na olimpie, porwanie tanatosa, nakłonienie żony, aby nie grzebała jego ciała i ucieczka z zaświatów na ziemię. Swoimi działaniami władca tep chciał przechytrzyć bogów, wskutek czego dostał srogą karę. Jego pracą było bowiem wtaczanie na szczyt stromej góry głazu, jednak za każdym razem, gdy cel został prawie osiągnięty, kamień spadał i powodował konieczność rozpoczynania pracy od nowa. A teraz jak w wypracowaniu, czas na zakończenie? Konflikt racji moralnych w Antygonie miał za zadanie ukazać wyższość bogów nad człowiekiem. Każdy, kto występował przeciwko boskim zakazom, musiał liczyć się z karą. Antygona wiedziała doskonale, że jej powinnością było pochowanie Kesa, dlatego nie przejmowała się karą śmierci. Wiedziała bowiem, że jej postępowanie zostanie ocenione w Hadesie, a nie na ziemi. To tyle, jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.